Siemano wam wszystkim, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Redfalla. No i co, no żeśmy ubili tego człowieka widmo, który był dość irytujący z tymi motylkami, ale jakoś się nam udało, po którymś razie, czy nie było aż tak źle w sumie, jak do takiego głównego bossa. Ale no, jednak nie finałowego, tak jak tam było mówione przez chwilę, bo okazało się, że jeszcze sporo gry przed nami, ale to zaraz wam powiemy więcej. A teraz no, idziemy do tej nowej takiej lokacji w ogóle, jakiejś zarąbistej. Ciekawe, może gra cało się zmieni, będzie nagle dobra. Ty, może to tak działa? Może to jest takie demo, które jest beznadziejne i nie zachęca, ale dla tych wytrwałych teraz wszystko się zmieni. Ty, myślę, że to tak nie działa. wiem, że nie, ale tak, chciałem sobie zażartować. Ja jestem Lokarius, jest za mną waszym. Siemanko, siemanko. No lecimy do tego nowego obszaru. Patrzyliśmy sobie na filmiki, takie są na necie odnośnie różnych gier, że tam full gameplay, żeby zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy fabuły. No, jesteśmy jeszcze przed połową, także... Także trochę nam jeszcze tej gry ewidentnie zostało i ten boss nie był finałowym. Tak. Także zostawcie lajka, zostawcie subika, jeśli wam się odcinek spodoba i spodoba ta gra. XD. No i tyle. Albo chociaż doceniacie, że się męczymy i chcemy wam pokazać, jak wygląda w ogóle ta gra. Tak, że jak w ogóle wygląda fabuła. Czy sam jestem ciekaw, o co dokładnie chodzi jakby fabularnie, bo jeśli już gram w tą grę i spędzam w niej, kurde, te, nie wiem, 20 godzin czy 15, to chciałbym się chociaż dowiedzieć, o co w niej chodzi. To się stało, gdy nikt nie patrzył. Ich zęby weszły powoli. Czekaj, bo jest kastenka. Jak korzenie drążące ziemię. Ja i nie ma. Nikt nie chciał patrzeć. Najlepiej było się nie wychylać. Wampiry zjawiły się w mieście bez najmniejszego ostrzeżenia. Zajęły całe miasto. Potem przeszły do ataku. Choć miały niemal wszystko, chciały więcej. Ja to czuję. Ich nienawiść, ich chciwość i to zło, które wyrządziły. Ono wsiąka wszędzie. Jest w ich krwi, w ich umysłach, a teraz także i w moim. Myśleli, że nic ich nie powstrzyma. Ale teraz już wiedzą. Wiedzą, że coś po nich idzie. I są przerażeni. Musicie jedynie stawiać im opór. A jesteś już? Halo? No. Nie, ja mam wczytywanie od momentu, kiedy mnie uciszyłeś. O. On się wczytało, ale nie mam dźwięku w grze. O. Ja w ogóle nie miałem cutscenki. Ty, no nie mam dźwięku wystrzałów. Fajnie, efekty mi się zbugowały chyba. Nie słychać, ja się nie załadowałem. Od kilku minut mam wczytywanie napisane i mi tak lata ten filutek. A to fajna sprawa generalnie. Ja tak zrobić dobrą grę. Znaczy generalnie nic się ciekawego nie działo w tym przerywniku, bo tylko właściwie baba mówiła różnymi słowami to, że przyszły wampiry i mordują ludzi. Jakby to był cały jakby clue tego filmiku, jakbyśmy nie zobaczyli tego wcześniej. No to co mi się stało z dźwiękiem? Czemu tylko dźwięki efektów mi się wyciszyły? Halo? Muzyka jest? No tak. Nie, no kurwa, co się dzieje z tą grą? Że ten tu stoi jak taka pała i się nie może załadować, no. W sensie ja? No tak. Ten tu stoi jak taka pała. Wiesz co, chyba musimy wejść w ogóle z tej gry, totalnie. Chyba musimy wyjść, także cięcie. Dobra widzowie, wracamy. Udało nam się naprawić błędy wyłączeniem i włączeniem gry. Błędy przeszłości. Czy to policja? Halo? Policja? Bo ja mam taki tutaj problem. Farzej, tu walnie. Halo, dzień dobry.
Bo tutaj ma takie... O kurwa, Jezu! Ale miałeś farta, że poszedł. Ale dźwięk dalej się odtwarza. Halo? Ładne, Redy już nie żyje. Jezu, ale to... Ja pierdzielę, no. Co tu się dzieje? Słyszałeś, co ja powiedziałem, zanim w ogóle zaczęliśmy odcinek? Że to tylko było demo takie zepsute. Teraz będziemy mieć wszystko git. Aha, że jak poszliśmy do tego obszaru, tak? Że tutaj tak. Będzie teraz wszystko git. No to nie, będzie. Jak na razie jest po prostu gorzej niż było. A nie wiem, czy tak mogło być w ogóle. Co to jest? Gram na instrumencie. Oh yeah, I'm gonna take my hands to the on time round. Nie, to jest tak żenujące, że to się da robić. Jeszcze po prostu klikasz i to sobie tak ten. Jezus Maria, mamy 2023 rok. Co jest nie tak? What's going on? Yeah. Dobra, idziemy po prostu dalej, nie ma co dziwny facet. Z domku dla lalek. Wow, tam jest ten, widzisz? Zjadł. Rzeczywiście, headshot? Chcę was widzieć, obserwować. Znajdźcie czerwone drzwi, a będzie zadowolona. Charles Beck. Ten Charles Beck to jest ta dwójka. Pamiętasz, że oni przyszli do tego doktorka i coś tam chcieli z nim robić? I ten, ta taka para. Że mówił, że ma demencję? Tak, no. To jest ten chłop. To są jakieś ciekawe rzeczy, czemu ty tego nie przeszukałeś? To są first aidy, jakieś zapasy medyczne? Ja się dziwię, że ty pieniędzy nie masz, a tu znalazłem $300. Czemu ja ciągle tą policję... A, bo tu jest policja, dobra. Uwe, wszędzie tą policję słychać. Więc tam w ogóle to jeszcze funkcjonuje. Jak długo trwa ta plaga tych zetych? Ej, tu się paliło. Był ogień. No, paliło się, ale przestało się palić. Dlaczego? Co? Albo parowało. To chyba pada deszcz. O. Co tu się dzieje? Drzwi. Fragment osobistego dziennika dr. Young. Te przeklęte drzwi, ona nadal za nimi jest, wyje i wrzeszczy. To echo nie daje mi spokoju. Czasami jedyną drogą, by pozbyć się bólu, jest przejść przez niego. Chyba przez... nie. Przez drzwi w sensie. Była wampirza krew. Oczywiście. Lepsza? I oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Znaczy, jedynie musimy teraz znaleźć jakieś drzwi. O, ty. Tam są. Czy to te? Rzeczywiście czerwone. No jakby je pozbyć. A z kim w ogóle... Zobacz, co się dzieje. My się w ogóle przetransportowaliśmy do jakiegoś takiego dziwnego terenu. To nie jest nic prawdziwego. To jest nierealne gówno jakieś. A co tu się dzieje? Czekaj, co tu jest? Guest services, a tutaj? Must have badge to enter. Wow. Halo? Halo? O kurde, wlazłem tutaj. Ty, gdzieś mi przyniosło. Ciebie też? Jesteście tu z powodu swoich win. Z powodu swoich wad. On śpi. Wampiry też są. One śpią. Tak. Ale... Mamy niezałatwione sprawy, paniusiu. A, paniusiu. Mamy niezałatwione sprawy. Paniusiu. Dobra, tutaj nic nie można podnieść. Tu jest trochę mrożonego... Ty, co to jest? Zmarzony węgorz. Kurde, fajnie, o, dobra. Zielony dywanik, chillera, stary. Czy poczekalnia. Czekaj, pokaż. A rzeczywiście, no. Jak green skin wygląda, tylko taki green... Green carpet? No. A tam są kolejne drzwi, więc musimy koło tych wampirów pewnie przejść. Tak obstawiam. No, to aż nie powinien być wielki problem. Po prostu wystarczy przejść. Duh. Gdzie mamy w takim razie iść? Please have badge visible. Records. And... Relaxation Lounge. O, tutaj chyba. Chodź, znalazłem drzwi. Tam się świeci na czerwono i na pieprza, znaczy, że tam chyba musimy iść. Ja muszę czekać na ciebie, aż wejdziesz, załadujesz się i dopiero ja mogę wejść. Fox. No. Czy
toksyczym, a wampirem. Wampir. Co jest tutaj? Reading Loft? Widmowy klucz? Dobra, ja sam patrzyłem widmowy klucz. To w takim razie... I'm gonna take... Co się stało? Poszek! Co ty tam robisz? Ciągnęła mnie jakaś typiara. Dostań się bawić. Tu rzeczywiście, chłopczyni. O, wow, ej! Właśnie co ona robi, ej? Kurde. Jest ich... Tylko ich HP mi się zbagowało, nie wiem, gdzie bym miał HP. Tak, ja też nie wiem. Ono znowu mnie wciągnęło. Ale cię zsie. Ale cię wyssała. Nie! Da się jakoś tego typu uwolnić? Wow! Kurde, ginżesz. Tak jest widmowy klucz chyba. Tak? Gdzieś się go znalazłeś? No to nie, on tu wisi. O kurde, fajnie, rzeczywiście wygląda jak klucz. Uchylam się. Widmowy klucz. O kurde, jakie wielkie to jest. It's huge. Yeah, it's huge. Monster cock. Dobra, wchodzimy. Otwórz. Czy to już czas? To wszystko jakoś tak harczy, syczy. Tak. To ty jak mówisz o tym swoim... Znaczy, bo w ogóle coś jakimś takim ultra gównie jesteśmy. Co to choroby i śmierć? Szeptucho. Jeszcze a gdzie Kupto? Z Wiedźminka, tak, szeptucho. Broszura sanatorium w Redfall. Złożone przez wybitną dr Alice Young sanatorium. Sanatorium. Jak się w rodzinie, skrępowany. Dobra, nic ciekawego, jakieś sanatorium. Znaczy możliwe, że to jest to miejsce, w którym teraz jesteśmy, ale jakby nie jest to aż tak interesujące. Dobra, mamy czerwone drzwi. Hej, Leila. Hej, Leila. Myślałem nad twoim pytaniem. O, potem. Chyba chciałbym wrócić do domu. Czyli gdzie? Żadne z miejsc, które znam, nie jest dla mnie domem. Chciałbym go odnaleźć. Odnajdę go przy tobie. Gdzieś. Lub z kimś. Leilo. Wyjdź za mnie. Jest to. Dobra, czerwone drzwi, wyjdź. No, wczytywanie. No dobra, udało się. Mam nadzieję, jest że dźwięk? I zawodowie czekają na nas w centrum morskim. Tak, gdzie my... Aha, my przeszliśmy przez... A, my... Tym tunelem szliśmy, ale przez jakąś ultra gówno przeszliśmy totalnie. To wspaniale, że przykładają się do podkręcania tej grozy. Burial Point, no gdzie my jesteśmy na tej mapie? O, to jest nowy obszar. To jest totalnie nowa mapa. Red Falls Historic Burial Point. Centrum morskie, niegdyś azyl dla żeglarzy. Ale miejmy nadzieję, że to jest ostatni już z obszarów, jakie są na tej mapie. Znaczy w tej grze. Dobra, no to w takim razie idziemy tam, gdzie iść mamy. Tylko, że gdzie to iść mamy? Do centrum morskiego? Misję. Uda się do centrum morskiego, dokładnie. Cyk. No to lecimy, kilometr mamy przed sobą, więc trochę oszczędzaj siłę w nogach. Gdzie to? Właśnie, tutaj nie ma staminy. Tak, no w sumie, no. Zdaje się, że wampirzy do fanklubów jest tu więcej. Nieważne, damy radę tym frajerom. Jaki headshot wleciał. No totalnie, ale ty, to chyba jakaś inny klan, nie? Czym się wydawało? Inny klan, klan tego. No, no dobra, że oni mają jakieś te, no to trochę jest chyba klan woła, bo zobacz jakiego, nie, to jest klan jelenia. Zobacz, jelenia. Oni mają przy głowie, przy mordach mają jakieś te. A tam się strzelają, halo? Jelenia. Co tam się dzieje? Ole, wybuchają wszystko. Takie wory tam też są. Headshot. Coś się zbliża. Piowór.
kurde, ale to się... Ale, trzy, ale przyspieszył nagle. To vampires. No. Gdzie się ich trafić? Ała, no. Fajnie, to nas trafi. On był na dole i nas trafił, no dajemnica w prawo. Znowu rozwieszony. Kurde. Co jest? Ała, kurde, no jaki... Jakie to ma zasięg rażenia, no. Koniec z vampirami. Koniec z vampirami. Dobra, no idźmy tam, gdzie mamy iść. No dalej mamy kilometr, w sumie nic się nie zmieniło. Jak tam widzowie, jaracie się na drugą część tej gry? My nie, ale musimy. Jedyna rzecz, która mnie tu cieszy, to jest to skakanie. Tym razem mówi to samo, przyznaj, że mnie zazdrości. Czemu bocie mnie nie widzisz? Jestem obok ciebie, co jest? Tutaj to jest ludzi. Ale on kultysty nawoływacza? Jak się rzuca na tego? Nie. On bał się z rezydentem. Nie naprawdę. A są kultysta szeptuchy. Okej. Okay. Dobra, wiem co robię. Aaa, no to... O, dobra, to ja po wszystko rozumiem. Tam byli ludzie widmo i kultyści człowieka widmo, a to są kultyści szeptuchy, więc to będzie szeptuchą. Tak? O, no, na to wychodzi. No, no to... Łączę fakty. Mam dziwne wrażenie, że tu nie będzie dwóch takich bossów. A przez to może być jeszcze jedna ta mapa. Nie, mów tak. Nie, mów ty. Tak się nie mówi. Ale jest to jakiś waypoint, który mamy. Matko, jak to jest daleko? Czemu to jest pośrodku krainy? Tylko coś brzęczy. Nie, bo tu jest... Pokówna się zrobiła dookoła, aż FPS-y spadły przez tą mgłę. What the fire? O, dobry? Znikam. Mam tu kogoś... Kurwa, czemu to... Chyba nie mogą jej normalnie zabić. Ja chciałem zobaczyć, w którym momencie mnie zobaczył, więc sobie stałem przy nim. No, chciałem jej łukietów kręgosłup wpieprzyć. Będziemy tędy normalnie? Jak ludzie? Tak, no, oczywiście, że tak. Ało! Ało! Hickster. Patrz z wami. Fajerami. Vampirami. Damn! Vampirami, tak. Dob. No i co? I tak sobie idziemy. Nie wiem już nawet co mówić, wkrając w tą grę. No, możemy się, kurde, jakiś ten... w grę bawić schłodno. FIFA Raka, FIFA Rafa, Leila Posimi, Siusiaka. Nie wiem. Fajna gra słowna. Chodziło gierkę jakąś, a nie o... A, no to właśnie. Rymy. No. No to jest gra. To jest gra miłości. Na przykład jest taka gierka, że tłumaczysz jakieś, jakieś hasło tylko tymi wyrazami na P. Uwaga! Coś tam... Wolona, to jest serio. Da się to zrobić. Na przykład masz, nie wiem, słowo trawa. Musisz to tymi wyrazami na P tylko. Nie możesz na przykład jest zielone. Tylko powiedzmy... Dobra, okej, no w sensie, że na P, no rozumiem. Tak, po prostu na P musisz mieć. Znaczy, no ja akurat tak szybko sobie nie wymyślę, ale wiem, że to jest na pewno jedna z gierek, które czasami sobie gram ostatnio. Czyli się od siebie oddalamy. Czekaj, jak można opisać trawę słowem na P? No właśnie trawę wymyśliłem trochę hardkorowo. No bo na przykład... Że nie. Parmezan? Pod paprocią. Parmezan. Parmezan z dupy w ogóle. Pod paprocią? Też tak średnio, to mech bardziej jakiś. No w sumie to tak. Nie wiem czy zbierasz te rzeczy, które tu otwieram, ale tu otwieram mnóstwo gówna jakiegoś. Mówisz się fajnie, że je zbieram, nie? No. Nie wiem, to jest looter shooter, w ogóle ja nie zbieram rzeczy. Po pierwszy raz zaczął grać w gry. Hehehehe
Ej, hakuję coś. No hakuj, hakuj. Bellwether Protection Service. Yokai. Nice, chyba piwa. Czekaj, jakąś snajperkę normalnie tutaj. Uuu, 100 damage'a więcej, no ale nie, no za mało pocisków, kurde faja. O, ale meduza za to jest lepsza. Meduza se wolna. Wow. Na przykład jakby tak połączyć tą paproć i ten parmezan, no to na przykład pod paprocią podobny parmezan, ale trawa zajebista. Ale to w sensie możesz używać większej ilości sług niż jedno? Tak, tak. Aaa. Tak, tylko na P, nie? Czyli na przykład jak chcesz, ktoś tam zaczyna mówić o kolejnych jakichś, znaczy na przykład źle mówi, nie? Na złe hasło próbuje odgadnąć, to... To po prostu mówisz na przykład poniechaj, no nie? Albo na przykład nie, nie tak, tylko poniechaj. Centrum morskie. Nie jestem specjalny, ale dobrze, obstawiam, że tego cudacznego podobnie? Drzewa nie powinno tak być. Ale ta trawa to ciężka sprawa. Właśnie ciężka sprawa, ale w sumie można by było, no a nie, z tą paprotką coś można by było pokminić. Nie wiem, paproć... Pod paprocią to... Pigment paproć. O, no, tak. No i pigment paproci. No tak, tak. No i już masz. Czemu mi się coś wyświetliło na tym? Kurde, tutaj chyba można wejść po tych skałach. Czemu tu nikogo nie ma w ogóle? Co tu się dzieje? Czemu nie mogę tu wejść? W górę. O, fajnie. No to... O, w górę. Centrum morskie, to jest nowe miejsce. A dobra, bo to będzie chyba taka nasza jakby ten... Jakieś krwawe drzewo grożące z centrum morskie. Krwawe drzewo? Oh shit! On się wbryło. To drzewo... Co to jest? Nie uratuje ich już. Lepiej to zakończyć. Drzewo żywi się kimś? Przebij wampirze serca karmiące krwawe drzewo. A to są wampiry? Które karmią drzewo? Halo, to co to za jakiś odmęt gówna tutaj jest totalny, co tam się dzieje? Odmęt gówna. Nie wiem, czy to coś dało. Mam lagensa. A się tu wejść, czy tu się nie da wejść, halo? Słyszycie. No. Słyszycie. Coś tam ewidentnie jest w środku za tym kurde szkłem, ale nie da się tam za bardzo przejść. Chyba, że trzeba od góry jakoś wejść? Nie da się przejść, więc może od góry tu trzeba wejść. Jej. Dobra. Nie, wszystko tu jest zawalone jakimś gównem, jakimiś dyskami, jakimś innym syfem. Ja tam zabiłem jednego. Jeszcze jest... Oła, jeszcze jeden został. Ale właśnie został jeszcze jeden i no ja wiem gdzie on jest, ale... Jakby trochę średnio... A, to tutaj jesteś? Nie, to nie jesteś ty. Nie. To jest tutaj? No właśnie tak mi się wydaje, że to jest tutaj, ale... Autom wejść. Nie, no chyba nie. To wygląda jak serce. Ale tam nie ma tego gówniaczka. Musimy zdobyć gówniaczków trzeba. A gdzie tego utrio gówniaczka znalazłeś? Tutaj. O, klucz ślepiony do tego tu. Okej, okay, może tutaj jeszcze coś będzie? No gdzieś on to na pewno musi być. Chyba... A, tam jest na górze, widzę jak tam chilluje bombę sobie. Ding. Ding. Włażenie tutaj to jest jakaś tragedia. Jakiś krzywy parkour. Gdzie ty go widzisz? No tam jeszcze wyżej, nad dachem był. Na gałęzi. Znisz biesa? Biesa? Wow, ale pierdyku. Wow, przyszedł jakiś wow. Biesa. Biesa wewnątrz drzewa. Chyba to jest jakieś gówno dodalne. To mogę zastunować? Niezły strzał.
O nie, regeneruję się. Czy nie mogę zastrzelić. A nie umarłem prawie, super. Chodzi o jakieś... ślubne. Okej, obrączka ślubna. Czemu ona miała trzy obrączki ślubne? Co jest? Może sobie jakie obasiło. Ja ją sklejną tam, Joyce. Cóż, na miejscu RIP. O, come here. Wchodzimy do naszej nowej... miejscówki. Naszej nowej remizy? No. Mortimer Center. Did you know? Toasties. Ciekawe, czy alkohol mają. Coś tu, nie wiem, czy tutaj nie coś powinno być mówione, czy nie? Dziwna sprawa. Chyba takie przedstawienie tej miejscowości. No, takie wizualne. Okay. Wszystko jest takie w takim jakimś kolorze niebieskiego, szarego gówna. Tak, totalnie krzywe to jest jakieś. Jakieś takie szare, niebieskie, takie jakieś takie ciemne, trochę jasne. Ale rafie, co to jest? Burial Point pochłonął ciaspowitym głąb las Szeptuchy. Z pomocą widmowej postaci udało ci się uciec z szepcących lasów i zniszczyć krwawe drzewo krwawego Toma. Fajnie. Teraz musisz zaplanować swój następny ruch przeciwko wampirom, które rządzą Burial Point. No i zajebista sprawa, czyli powtórka z rozrywki. Rebeka, mam jeszcze z tymi ludźmi musimy rozmawiać. Z randomami z internetu, totalnie nie interesuje mnie ich zdanie. Gdzie oni są? Jesteś Rebeka? Chodź, tu jest Rebeka na schodach. Znaczy po schodach. Jacob, tak? Od dziś jesteś uśmieszkiem. Rebeka? Co jestem? Czym jestem uśmieszkiem? Mogło być gorzej. Miło was wreszcie poznać. Jestem Rebeka Mitchell. Jeżeli potrzebujecie broni, dajcie znać. Zapasów mamy niewiele, ale będę w stanie coś wykombinować. Dobra, no mogę, że słyszałem w remizie. Uśmieszku. Zaraz jesteś ciebie wezmę. Najemnikami? Co? Już nie. Co on wredzi? Pełno ich w straży. Nie wiem, chyba piana jest. Straciłam wielu przyjaciół. Tak, brzmi jak Bellwether. Codziennie pojawiają się nowi ludzie. A co, jeżeli to ci kultyści? Co, coś opowiem? Coś? To już koniec? Hej, jestem trochę zajęta. No, zajebiście. Pogadano. Zaliczyło tę misję? A, porozumiałem z Rebeką, zaliczyło, dobra, zajebiście. Są te jeszcze inne pały. Pielęgniarz Tran i Constance. Ty jesteś Constance? To już nawalone leży. Stary wrócił z łowienia ryb. Stary jest fanatykiem wędkarstwa. Czekaj, gdzie ty jesteś? No, tutaj rzeczywiście. Nie zdjął jeszcze tych gumofilców, kurwa. Tak, stary wrócił z wędkowania. Ja pierdziele, ta lasa. Zamietały do nas to, żeby ten statek badawczy, no nie interesuje mnie to totalnie. Gdzie są ludzie do pogadania? W giblach raczej ich nie będzie. Dobra, trzeba odpalić zlew, żeby mi ten... Żeby mi zalało cały ten point. To jest jakaś baba. O, tu jest Constance. Tam Kia. I found her. Tutaj, na górze. Myślałem, że mogę sobie X-a odpalić, ale zapomniałem, że się nie... Kurde! Nie wierzę. Skąd się tu wziąłeś? Wszedłem? Jak mam ci odpowiedzieć? Grzecznie. O ty ko. Mów mi, koni. Niewiele brakowało. Doceniamy waszą pomoc. Słyszałam, co zrobiliście w centrum. Dobra robota, słonko. Trzeba by to powtórzyć. Bierzcie się za to. Mhm. I to tyle? To jest takie gadanie po prostu? Cześć, tak. Fajnie ci poszło. Motywacyjna gadka taka? Mhm.
Ale chłop ma pięść. Widzisz to? Oczywiście, ale kurde, jakie ma wielkie łapy, zobacz tą. It's huge, stary. W ogóle jest taki wielki. No, sam w sobie nie jest aż tak duży, te pięści ma jakieś takie niewymiarne. Wybacz. Kurwa, to jest chyba Hulk. Dziękuję za. Ale te buty też ma jakieś wielkie. Myślałem, że umrzemy. Kurwa, jest jakiś taki. Bałem się. Taki spasiony, że taki zbity. Właśnie taki zbity jest. Taki jest zbity. Gruby kościec ma ewidentnie. Stary, nie, to jest łapy takie wielkie. Ty. On naprawdę na Hulka trochę więc wygląda. No stary, w porównaniu do twoich rąk, które teraz widzę przed tym. Normalnie on by cię, nie wiem, mordę całą by ci złapał tą ręką, stary. Tą głowę by ci obił. Jak z boku do niego podejść, swoją drogą, to ten gość musi naprawdę mieć przesrany, skoro teraz traktujemy go jak jakiś, nie wiem, jak wzor po prostu. Ale nie mogę nie zwracać uwagi. Ty zobacz, jak ma łapę. Na ty, co? Zobacz, na oko czy na ptaka? Na akcent. Zwracaj uwagę na mojego ptaka. Wirginia Zachodnia? Tak. West jestem. Virginia. Widziałeś może nie, ja z Polski. Szyjnego? Country roads, take me home to the place. I belong. Dobra, naprawdę gadamy o czymś konkretnym czy nie? I dostał odpraw, kurwa, przecież ile można tutaj... Musimy gadać z tym chłopem o tym, żeby on ziewnął? Nie, nie musimy, dlatego są tidy. No to my jesteśmy im jak mają Hulka, stary. Gdzie tu jest tu odpraw w ogóle? Halo? To jest tu odpraw? O, tak. Główne misje. Jedna. To wiedzą w Belwederze. Krwawy Tom i Szeptucha toczą wojnę o kontrolę nad Burial Point. O. Czyli Krwawy Tom i Szeptucha to są dwoje wampirów w takim razie chyba. Pokonanie ich obojga będzie wymagało wykopania pamiątek z ich przeszłości, które mogą ich osłabić. Belweder przekształciło starą farmę w Winslow Fields, w bazę operacyjną i zbiera tam informacje o wampirach. Przeszukaj bazę Belweder na farmie White'a, aby znaleźć informacje na temat Krwawego Toma i Szeptuchy, czyli to będą ewidentnie dwa bossy. Krwawy Tom i Szeptucha. To trochę dobrze świadczy, w takim sensie, że wiesz, jak już jest trzech, no to już trochę się tak zamyka. No powiedzmy, że nie będzie kolejnej tej. Ale mógłby być w sumie jeden i też wystarczyło. Kolejnej mapki. Dobra, widzowie, będziemy kończyć taki mały ten odcineczek, zaczniemy sobie tę odprawę do kolejnej misji w następnym odcineczku i tyle. To będziemy już kończyć. Mam nadzieję, że wam się podobało, choć nie wiem, co miało się podobać, ale mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapeczkę, zostawcie likeensa, jeśli tak. Jeśli nie, to też zostawcie, żeby było, żeby oszukać wszechświat i uniwersum całe. I do następnego odcineczka. Na razie. Cześć, cześć. Siemano.